Halo, halo. Dobry wieczór, bądź dzień dobry, w zależności od pory, w której to oglądasz. Dzisiaj historia Evansa, który był żołnierzem i służył w Iraku. Usiądź wygodnie, weź w rękę kubek gorącej herbaty i posłuchaj tej inspirującej historii. Hawija, Irak, czerwiec 2004. Kule przeleciały obok. Wszyscy rzucili się za osłonę. Strzały armatnie pojawiły się znikąd. Schowałem się za betonową ścianą i rozejrzałem za resztą mojej jednostki. Znajdowali się w odległości ponad 45 stóp, za daleko, abym mógł się do nich dostać. Utrzymać pozycję, wrzasnął mój sierżant, przekrzykując strzały. Znaleźliśmy się w złym miejscu. Potrzebowaliśmy wsparcia i nie mogliśmy się ruszyć, dopóki nie dotarła do nas inna jednostka. Wziąłem głęboki oddech i przeładowałem broń. Bum! Ziemia eksplodowała, a odłamki przecięły powietrze. Ból przeszył mój bok. Leżałem płasko na plecach. Czy zostałem trafiony? Oddychając szybko, rozdarłem kamizelkę kuloodporną i włożyłem do niej rękę. Kiedy wyciągnąłem, była cała we krwi. Leżałem tam bezradny i samotny, a kule latały wokół mnie. Rakiety świszczały nad głowami. Zacisnąłem zęby, walcząc z bólem. Mój oddech przeszedł w urywane sapanie. Nagle pojawiły się na mnie ręce, ciągnące mnie. Jeden z moich kolegów żołnierzy zdołał się do mnie dostać. Zaciągnął mnie w miejsce z większą osłoną i zawołał medyka. Wszystko będzie dobrze, Evans powiedział. Mamy cię. Jego słowa dotarły do mnie przez mgłę. Walczyłem, by mieć otwarte oczy. Z trudem oddychałem. Medyk uciskał mój bok, aby zatamować krwawienie. Musisz być czujny, powiedział. Mimo to czułem, że dryfuję. Zostań z nami, Evans. Wszystko stało się czarne. Obudziłem się w innym miejscu. Czułem się, jakbym był pod wodą, ale nie wstrzymywałem oddechu. Wszystko było fajne. Nie było bólu. Czułem się nieważki, dryfując w tej przestrzeni, tak różnej od gorącej, suchej, irackiej pustyni. Gdzie ja jestem? Spojrzałem w górę. Światło falowało w dół, załamując promienie z powierzchni, sięgając obok mnie. Chociaż nie wiedziałem, co jest poza nią, ogarnęła mnie chęć dotarcia do niej. Kopałem nogami i wiosłowałem rękoma. Unosiłem się z łatwością, jakby napędzany niewidzialną siłą. Umierałem, ale nie towarzyszył temu strach. W rzeczywistości czułem się bardziej spokojny niż kiedykolwiek wcześniej. Moje życie poprzedzające karierę wojskową było ciężkie. Moi rodzice byli narkomanami. Mój ojciec był agresywny, moja matka zaniedbana. Walczyłem z przeciwnościami losu, aby uniknąć skończenia tak jak oni. Z trudem zdawałem lekcje w liceum i nie słuchałem krytyki ze strony rówieśników, że jestem za głupi, żeby zrobić karierę w wojsku. Zaraz po szkole średniej ukończyłem podstawowe szkolenie i otrzymałem rozkaz wyjazdu do Iraku. Czułem się przeznaczony do tej pracy. Walka nie była niczym nowym, walczyłem przecież przez całe życie. Teraz poddałem się. Moje zmagania się skończyły. Jeśli to była śmierć, byłem gotów ją zaakceptować. Zaciągnąłem się do wojska, wiedząc, że taki może być mój los. Było mi z tym dobrze. Wtedy coś przykuło mój wzrok. Obraz pojawił się przede mną jak na szkle. To była moja mama w dniu moich narodzin. Trzymała mnie blisko, coś czego nigdy nie pamiętałem, kiedy robiła to, kiedy byłem małym dzieckiem. Mimo to poczułem ulgę w tym momencie. Potem pojawił się inny obraz. Tym razem coś, co nie wydarzyło się. Moja mama oddała mnie do adopcji. Widziałem, jak mnie od niej odbierają. Co to jest? Zrozumienie zajęło mi chwilę. To właśnie mogło się wydarzyć. To była droga, którą nie podążało moje życie. Płynąłem wyżej. Pojawiło się więcej obrazów. Widziałem, kiedy moja mama w końcu opuściła ojca i zniknął z naszego życia na zawsze. Widziałem dzień, w którym poślubiła mojego ojczyma i zaczęła układać nasze życia razem. Widziałem dzień, w którym zaciągnąłem się do wojska. Widziałem mojego dziadka, weterana, który mówił mi, że jest ze mnie dumny. Ważne chwile, które uczyniły mnie tym, kim jestem. Ból, ulga, strach, oczekiwanie. A z każdą sceną pojawiały się obrazy tego, co mogłoby się stać, gdyby dokonano innych wyborów.
Gdyby moja matka nigdy nie opuściła mojego ojca, a on pozostał w moim życiu. Gdybym nie wstąpił do wojska. Wzdrygnąłem się, gdy zobaczyłem, że gdybym się nie zaciągnął, mógłbym skończyć albo martwy, albo w więzieniu. Wiedziałem, że miałem zrozumieć, że moje życie ma kierunek i że każdy krok na tej drodze został ukształtowany przez dokonane wybory. Teraz byłem blisko powierzchni. Coś usłyszałem. Kocham cię, kochanie. Kochamy cię, tatusiu. Przestałem pływać. Nic nie widziałem. Żadnych obrazów, tylko głosy. Jakoś zrozumiałem, że to były głosy mojej żony i dzieci. Ale jak to było możliwe? Miałem 19 lat. Daleko mi do ojcostwa. Nie miałem nawet dziewczyny. A jednak byłem absolutnie pewien. Głos mojej żony był pełen ciepła i cierpliwości. Głosy moich dzieci, dziewczynki i chłopca były słodkie i ufne. Czułem się otoczony najbardziej niesamowitą miłością. To było intensywne, jakby cała miłość, którą czułem do mojej przyszłej rodziny, była skoncentrowana w tej jednej chwili. Ta rola bycia czyimś mężem, czyimś ojcem, po prostu wydawała się odpowiednia. W tym momencie coś się zmieniło. Nie cieszyłem się już z umierania. Chciałem doświadczyć tej miłości. Chciałem zobaczyć twarz mojej żony i przytulić moje dzieci. Dokonałem wyboru. Będę żył. W tym momencie stałem się boleśnie świadomy miażdżącego nacisku. Bolało mnie ciało. W moich płucach czułem ogień. Zacząłem walczyć o wydostanie się na powierzchnię, o oddech. To był powrót do życia. Kopałem nogami tak mocno, jak tylko mogłem. Moje ramiona w desperacji przeczesywały wodę. Chciałem się zatrzymać, odpocząć, ale wiedziałem, że nie mogę. Idź dalej, pomyślałem. Dla nich. Moja ręka przedarła się przez powierzchnię, ale nie mogłem się podnieść. Zatonąłem, mijając wszystkie obrazy, które mijałem po drodze na górę. Powierzchnia zbladła. Zapadłem się w ciemność. Potem woda spłynęła w dół w wirze, jakby ktoś wyciągnął korek. Zawirowało wokół mnie i wydostało się niewidocznym odpływem. Evans, musisz się obudzić! Wciągnąłem ogromny haust gorącego, pustynnego powietrza. Zostań z nami! Ręce uderzyły mnie w twarz. Moje oczy otworzyły się. Medyk i drugi żołnierz pochylali się nade mną. Wciąż leżałem na ziemi, gdzie straciłem przytomność. Medyk właśnie spuścił krew z moich płuc. Znów mogłem oddychać. Żyłem. Na razie. Słyszałem nad głową helikopter. Chwyciłem medyka za ramię i uczepiłem się go, rozpoczynając transport do najbliższej bazy medycznej. Droga do wyzdrowienia była długa i trudna. Utknąłem w łóżku na wiele miesięcy. Lekarze ostrzegali mnie, że mogę zostać zwolniony ze względów medycznych. Pomysł na przyszłą rodzinę, powód, dla którego chciałem żyć, wydawał się nieosiągalny bez pracy. Zastanawiałem się, czy to, czego doświadczyłem, było prawdziwe, czy tylko było wytworem mojego pozbawionego tlenu mózgu. Wpadłem w głęboką depresję. Potem mama i ojczym przedstawili mnie córce swojej przyjaciółki, Jen. Zaproponowała, że porozmawia ze mną po tym, jak dowiedziała się, że przeżywam ciężkie chwile, a mama pomyślała, że rozmowa z kimś w moim wieku może mnie rozweselić. To, co zaczęło się jako rozmowa telefoniczna z Jen raz w tygodniu, przekształciło się w codzienne rozmowy. Była niesamowitą kobietą. Była pełna cierpliwości, nadziei i wiary. Opowiedziała mi o swoim życiu. Z czasem i ja się przed nią otworzyłem. Dzięki zachęcie Jen w pełni wyzdrowiałem. Ale postanowiłem nie zaciągać się ponownie do wojska. Wiedziałem, jaką ścieżkę musi obrać moje życie. I wiedziałem z absolutną pewnością, kto będzie szedł tą ścieżką ze mną. Jen i ja właśnie świętowaliśmy naszą 13. rocznicę ślubu. Mamy dwoje dzieci, dziewczynkę i chłopca. A kiedy mówią, kochamy cię, tatusiu, ich głosy są mi doskonale znane. Była to historia Evansa. Mam nadzieję, że ci się podobała. Była naprawdę inspirująca. A teraz zaproszę cię do tego, abyś skomentowała bądź skomentował ten film. Zaproszę cię również na Facebooka, gdzie jest mój fanpage, a także grupa, na której o tych filmach, które publikuję, możemy porozmawiać. Mam nadzieję, że wpadniesz także kolejnym razem. To wszystko na dziś. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.